Witam Was, z tej strony Macintosh, a to kolejny odcinek z serii Let's Play Child of Light. I jak widzę, no troszeczkę cofnęło nam progres w pokonywaniu przeciwników, lub jak kto woli, po prostu gra zrespawnowała przeciwników, co jest dla tej produkcji normalne i jakoś nie powinniśmy się tym martwić. I tak, i wiem, że tam kryć się będzie zapewne boss. Po ostatnim odcinku tyle się dowiedzieliśmy. Dlatego myślę, że zanim tam pójdziemy, spróbujemy jeszcze troszeczkę zeksplorować wnętrze kolosa Magny, bo tak się ona zwie. I cóż, i spróbujemy coś tutaj ugrać. Widzę kolejnych przeciwników do pokonania i nawet udało nam się surprise attack na nich wykonać. I cóż, ty jesteś przeciwnikiem, którego już spotkaliśmy, ale w troszeczkę innej wersji. Za to ty jesteś moim ulubionym panem kamykiem, tylko że w wersji ognistej. Więc wydaje mi się, że na sam początek Finn użyje Monsuna właśnie na nim, bo nie wiadomo, co może przyjść do głowy panu kamykowi. Plus Monsun załatwił sprawę. Okej. Okay. I slash na tego. I teraz pytanie, czy jest on odporny na wodę? Nie. Znaczy się inaczej. Czy jest on podatny na wodę, powinienem powiedzieć? Nie. Czyli spróbujemy Wildfire na niego zastosować. Czyli najprostszą z możliwych taktyk. I nawet uda mi się przerwać jego kastowanie. Interrupted. No. I zobaczymy, czy może światło na niego podziała, bo wiadomo. Nie zadało mu to za dużo obrażeń, ale. Ale Rubella wylewelowała, z czego się bardzo cieszę. I również Robert wylewelował i dostaliśmy Tumbled Ruby. I tak. Rubella, love the bow and arrow get up. Excited to fight by your side. Likewise, you leave the circus that just passed through. Look. Foes to battle, the circus can wait outdoors. You mean outside. Czyli przydatna informacja dla nas. To znaczy, nasz cyrk, w którym znajduje się brat Rubelli, z tego co jeszcze pamiętam, niedawno mijał wioskę myszy, czyli tych ludzi Bolemi. Czy jak to woli, myszy Bolemi. Nie wiem, jak to ująć, bo to jest Bolemian people. Wiem, że to są myszy. Dobra, zostańmy przy myszach, tudzież przy rośniętych gryzoniach. Ale Rubella dostała skill point i pamiętam, że dążyliśmy do tumble na wszystkich, pierwszopoziomowego, więc w dalszym ciągu będziemy tu iść. I ktoś jeszcze zyskał poziom, właśnie, Robert zyskał. Roberta jeszcze nie wykorzystywaliśmy, szkoda. Ale co my możemy mu tutaj dać? Double hit. Ostatnio daliśmy mu double hit. Increase the chance of a critical hit by 5%. This is a passive skill. Pasywka, tak? Która daje mu 5% więcej szans na zadanie strzału krytycznego. Tutaj jest drugi poziom tego. Tutaj jest drugi poziom antidotum i do niego będziemy zmierzać. Dlaczego? Bo nie mamy tak naprawdę nikogo, kto byłby w stanie nas leczyć w razie zatrucia. I ciekawe, co ma Robert. Robert ma też ataki od wody. I wiecie co? Spróbujemy jedną rzecz. To znaczy wymienimy w następnej walce Aurorę na Roberta. Tylko po to, żeby zobaczyć, jak Robert się sprawuje właśnie w walce. I eliksir obrażeń. One of spiders after Magnus hurt. Ach! Czyli, że żeby tam się dostać, to my musimy pokonać te jakieś tam pająki, tak? Spróbujmy surprise attack na niego wywrzeć. Wow. Pająki, które są dodatkowo slash na wszystkich. Dobra, spróbujemy. A ty spróbujesz Wildfire na wszystkich. Zobaczymy, na co jest tak naprawdę Interrupted. Właśnie, jeżeli oni będą atakować, slow down,
Oby nie Fina, dobra. Ważne, że nie Fina, ponieważ zobaczymy, czy są może nieodporni na ogień. To zadało im naprawdę tyle obrażeń, że wow. Dobra, spróbujemy atakować ich w takim razie pojedynczo. 126, czyli jakieś tam w miarę normalne obrażenia. To może Lightning Strike? Spróbujemy na tego, bo są... Są oni w sumie w zbrojach, więc... Lightning Strike powinien ich w jakiś sposób, nie wiem, bardziej uszkodzić, bo przecież są w metalowej zbroi. Udało się. Dobra, zobaczymy, ile to zadaje im obrażeń. 14. Odporni są na magię, więc... critical hit. Dobra, najpierw uleczymy ciebie troszeczkę. Oby dwoje was uleczymy. I teraz co zrobimy? Akt. Starlight Light Ray. Który to tutaj się przygotowuje? Nie. Zrobimy defend. Ponieważ nie wiem... Właśnie, któryś z nich się przygotowywał do ataku. I są oni cholernie szybcy. I obawiam się, że Finn może tego nie przeżyć. Dlatego Finn... zmieniamy Fina na Roberta. Sprawdzimy, jak Robert się sprawdza w walce z Rain Arrows. Spróbujemy. Aurora, ty spróbuj użyć Lightning Raya na niego. I to w miarę podziałało. W miarę, pamiętajcie. 14. Czyli żadna magia. Są oni odporni po prostu na wszelką magię. Dobrze wiedzieć. W porę. Ale. Rain of Arrows. Hinder. Double hit. Kurczę. Rain of Arrows. Dobra. To było skuteczne przeciwko nim. Aurora. Trzeba będzie leczyć Aurorę. I to bardzo szybko. Rain of Arrows. Zobaczymy. Po 84. Aj, to zaczyna wyglądać bardzo groźnie. Ale na szczęście Aurora potrafi od czasu do czasu zdodżować ataki. Rain of Arrows na wszystkich, tak. A ty Aurora, potions, healing potions, unstoppable elixir, potent healing tonic. Całe życie jej przywrócimy. Ty zostaniesz, twoje kastowanie zostanie przerwane. Trzeba na nich używać najzwyklejszych ataków. Są najbardziej skuteczne. Act, shoot arrow, co my tu możemy zrobić? Double hit. I spróbujemy właśnie na tego double hita użyć. Ale przerwał nam atakowanie. Poza tym zauważyłem jedno, że nasz Robert jest strasznie szybki. I spróbujemy jeszcze raz double hita na tego. I to jest pierwsza strzała i działa to dokładnie tak, jak to obczytałem. Czyli zgadza się to, co przeczytałem. Dlaczego to tak jakby podkreślam? Bo słuchajcie, bo w wielu grach typu JRPG dużo... Wiecie, są jakieś ataki, 10500 doświadczenia, wow. Słuchajcie, są czasami ataki opisane w jakiś tam sposób, ale ostatecznie okazuje się, że nie działają tak, jak są opisane, co troszeczkę może denerwować. Cytryn? Wow! Wow! Znaleźliśmy cytryn! Czyli tam w sumie nie pójdziemy, musimy... Jednak trzeba tutaj eksplorować, żeby dostać się do serca Magny. Skill points there, one has been unrevealed. Where now, underground? I'm so battlefield. Dobra, skille. I Aurora pierwsza dostaje skille, bo tak wypadło. I cóż Aurora dostanie?
Chciałem Light Ray na wszystkich, czy chciałem Starlight na wszystkich? Chciałem Starlight na wszystkich. Plus tutaj mamy Starlight na drugim poziomie. Używam bardziej Lightning Ray'a, rzeczywiście, ale dlatego, że Lightning Ray na pierwszym poziomie jest silniejszy od Starlighta, pomimo tego, że Starlight szybciej się kastuje, ale jeżeli Starlight na drugim poziomie jest potężniejszy, to rzeczywiście wolę w to pójść, ale teraz Robert. Robert, dalej idziemy do Antidotum na wszystkich i później jednak double hita. Dlaczego? Bo sprawdziliśmy to i rzeczywiście działa tak, jak wyczytaliśmy wcześniej. To znaczy, jeżeli pierwsza strzała zabije przeciwnika, to druga strzała nie zostaje tak jakby anulowana, czego się obawiałem, a idzie w kolejnego przeciwnika tak jakby. Nie tak jakby, tylko rzeczywiście idzie. Dobra, teraz ty, moja droga Noro. I teraz pytanie, co ja chciałem, jaką ścieżkę chciałem w tobie rozwinąć? I to chyba było Unstoppable na drugim poziomie, czy raczej Strength Upgrade? Nie, tutaj szliśmy, ponieważ tutaj jest lul na wszystkich na pierwszym poziomie. I tego chyba będziemy się bardziej trzymać. Poza tym, nie, przepraszam, Charm Time, Passive Skill, dobra, tu szliśmy, już pamiętam. I Finn. I Finn, Monsoon na wszystkich. Tak, Monsoon na wszystkich. Tutaj rozwijamy, żeby dojść do Monsoona na wszystkich, czyli ile jeszcze poziomów? Raz, dwa, trzy. Tu jest... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć poziomów. Troszeczkę nam to zajmie, ale przy tak szybkim levelowaniu w grze, to nie boję się tego. I chcę zobaczyć craft okuli. Cytryn! Co robi cytryn? Zobaczymy na ataku. Jeżeli usunę Brilliant Sapphire... I wrzucimy tam... Co robi cytryn? No właśnie, nie musiałem wyrzucać, tylko mogłem... Ej, co ja robię? Brilliant Sapphire, dobra. Co robi cytryn? Add light damage to melee attacks. Light is strong on dark. Dobrze wiedzieć. Czyli jeżeli nawet spotkamy przeciwników mrocznych, czy jak to woli te stwory cienia, to będę się skłaniał do tego, żeby nosić przy sobie słabszą, tak de facto słabszy kryształ, bo pierwszopoziomowy kryształ, niż to, co mamy obecnie. A dlaczego? Bo cytryn, tak jak przed chwilą przeczytałem, jest dobry przeciwko przeciwnikom ciemności. Co sprawia, że jest dla mnie bardziej wartościowy na chwilę obecną, jeżeli napotkamy właśnie stwory ciemności. Dobra, surprise attack na tobie. I co my tu mamy? Przeciwnika, który jest przeciwnikiem ognistym i przeciwnika, który jest albo ziemnym, albo przeciwnikiem naturalnym, albo po prostu stworem cienia. Dlatego... W najzwyklejszy sposób spróbujemy. Zobaczymy, co. Nie pamiętam, co robił Hinder, ale Hinder to chyba jest strzała, która spowalnia przeciwnika. W sumie by się przydała, ale. Ale właśnie się zastanawiam. I double hit zżera manę, czyli jest to atak pseudomagiczny. Okej. Niech będzie. Jedna strzała za 55 i. Co? I to zżera... Nie wiem teraz. Czy ja wybrałem dobrze, czy źle? Slash na wszystkich. Tak, bo... Burning Touch. Wiedziałem, że może się tak skończyć. Act. Ale ja chciałem double hit na ciebie. Jeszcze raz. Double hit. Rozumiem. Czyli jeżeli uda nam się double hitem pokonać przeciwnika, to wtedy druga strzała idzie na drugiego przeciwnika. Super, czyli jeszcze raz double hit. Już zrozumiałem działanie jednej z
mocy naszego Roberta. Nie udało się? Wow! Myślałem, że się uda, ale okej. Okay. Slash na wszystkich. Powinno się udać. Akt, co ty tu masz? Ty w sumie... Defend. Chociaż nie, chociaż możemy spróbować Rain Arrows na wszystkich. I może uda się nam właśnie skierować większe obrażenia na tego pająka. Udało się. Wow. Nie spodziewałem się, że tak łatwo pójdzie ta walka. I Nora znowu wylevelowała i Rubella też wylevelowała. Firefly Elixir. Wow. Skill points available. Dobra. Rubella. Ty się bardzo szybko zbliżasz do Tumble na wszystkich. Aż mi normalnie żal, że nie używam cię częściej, ale okej. Okay. I Charm Time! Wreszcie się udało, czyli zaczynamy w 1/3 linii czasu. To jest pasywka. Tylko do tej pory nie odkryłem, czy ta pasywka działa, kiedy Nora jest w... musi być jako jedna z walczących, czy raczej jest po prostu pasywny i działa nawet jeżeli Nora nie jest jedną z osób w naszym party aktualnym. Ale zobaczmy, chciałem jeszcze jedną rzecz. Inwentory. Co robi to? Replenish Igniculus Light Matter. Aha, no spoko. Coś, czego w ogóle nie używam. To jest aż dziwne. A tu co się skrywa? Magic Defense Elixir. W ogóle jedna... Spider stealing Magnus veins. We must free the heart from its chains. No, popieram. Okej, okay, spróbujmy. I na dole widzę, że jest coś ukrytego. I kolejny akt. Rain Arrows. I widzicie, zaczynamy rzeczywiście w 1/3, tak to pokazuje Igniculusem. Zaczynamy w 1/3 tej linii czasu. Plus jeszcze dodatkowo bonus za surprise attack, z czego się bardzo cieszę. Ale okej, okay. Kolejne uzbrojone pająki, które wyglądają słodko, bym powiedział. Fajnie wyglądają te pająki właśnie w taki sposób przedstawione. Wiecie, że mają te zbroje i tak dalej. I teraz musimy... Pounce. Dobra. Nie udało ci się zrobić pounce na Aurorze, z czego się bardzo cieszę. Akt. Rain Arrows na wszystkich. I dwóch znowu chciało kastować, ale im się nie uda. Który to jest ten? Ten to jest ten. Czy uda się slash na wszystkich? Powinien się udać, chociaż może się to skończyć tym, że się nie uda. Sting, właśnie. I jesteśmy spowolnieni. Za to jedno muszę powiedzieć na temat Roberta. Robert jest cholernie słabą postacią. Nie dość, że ma mało życia, więc trzeba będzie nad tym popracować. To na dodatek antidotum. Właśnie, spróbujmy może antidotum zadziała. Pounce. No dobra, lepiej, że w Aurorę niż w niego, bo właśnie nie damy rady nic zrobić. Okej, okay, spróbujemy się bronić. Dobra, dodge. On ma duże szanse na dodge'owanie ataków. I antidotum. Może antidotum zadziała na to. Akt. Slash na wszystkich. Spróbujmy. Antidotum. Tak, antidotum działa. Uwalnia nas z tego dziwnego czegoś. I teraz spróbujmy Rain Arrows na wszystkich. I ty, Aurora, jako że Robert ma mało życia, będziesz go healować, bo nie mamy... bo mamy sporo do stracenia. Heal. Dobra, ile go healujesz? Do maksa, 140. A tobie się uda Rain Arrows i casting time zostanie przerwany naszym pająkom. Oj, widzę, że tutaj już ci przeciwnicy są bardziej wymagający. Boję się, co może z nami zrobić boss, jeżeli jest tak silny. Znaczy inaczej.
powiem tak, Robert jako postać jest dobra do walki, bo ma właśnie te ataki, które są pseudomagiczne i one tak naprawdę nam mocno pomagają, ale i ma też dużą dozę dodżowania. Wow. Serio? Okej, okay, może być 10 tysięcy znowu. Wydaje mi się, że te pająki są mini bossami, dlatego tak ciężko się z nimi walczy. Ale to tylko mnie się może wydawać. Ale okej, okay, dostaliśmy ametyst. Bardziej bym się cieszył z cytrynu. No ale też może być. Zobaczmy, co tu się dzieje. Właśnie, kolejna część serca jest tak jakby odkryta dla nas. That makes two. These webs stick to me like glue. Fajnie. Dobra. Co myśmy zebrali? Zebraliśmy Magic Defense Stardust. I zobaczymy, kto ma tak naprawdę najniższą Magic Defense, czyli obronę przeciwmagiczną. No dobra, Aurora ma sporo. Rubella ma w miarę. Ty to już w ogóle masz, ty też. Robert, no będziemy musieli troszeczkę podpakować Roberta, bo niestety jest najsłabszą postacią na chwilę obecną. Tak jak mówiłem, Robert ma też strasznie małą odporność na ataki. W ogóle nie sprawdziliśmy, jakie on ma stacy. Czy tak ogólnie wiem, jakie ma i powiem wam, że to nie są najlepsze stacy, ale okej. Okay. Dobra. Teraz Aurora, ty idziesz do Starlight na wszystkich. Robert, double hit. Teraz się zastanawiam nad tym double hitem, czy raczej hinder. Shoot a magical aura that reduces a targeted dark creature speed by 50%. Czy ja wiem, strength update, defense update, okej. Okay. Tu mamy więcej życia, tu mamy obronę na drugim poziomie. Sure shot. Co to jest sure shot? Increase. Dobra. Zmieniamy ścieżkę dla Roberta, bo troszeczkę świeże, że tak powiem. Plus tutaj mamy najwięcej chyba raz, dwa obrony. Raz, dwa, trzy. No tu musielibyśmy jeszcze jedno rozwinąć, dopiero tutaj pójdziemy. Plus mamy tutaj pasywkę, która przyda nam się w miarę. I co ty tutaj masz, Nora? Nora ma tutaj critical percent upgrade. Increase the... O, permanentnie podnosi nam szansę na atak krytyczny, więc to też się przyda, plus jest na tej ścieżce, którą wyznaczyliśmy. Petryfikowanie wszystkich, to też chciałbym mieć, ale tak jak mówiłem, unstoppable na drugim poziomie jest ważniejsze. I dotąd dojdziemy tak naprawdę i potem zaczniemy rozwijać tą ścieżkę do końca. Tutaj nam upgrade życia nie jest potrzebny tak de facto. W ogóle upgrade'y życia na niektórych postaciach nie są nam potrzebne, ale okej. A ty, mój drogi Monsun, na wszystkich. Chociaż pewnie będzie tak, że kiedy ja będę tutaj rozwijał do Monsuma na wszystkich, to okaże się, że będziemy napotykać przeciwników, którzy nie są odporni na lightning damage. Więc okej, pewnie powinien iść tutaj, ale pójdę tędy. Nie wiem, co ta gra na mnie jeszcze rzuci, więc... Ciężko mi jest powiedzieć, czy robię dobrze, czy robię źle, bo tak, gramy przecież na ślepo w tą grę tak de facto. Ja ją pierwszy raz uruchomiłem, przypominam, jak tego samego dnia, co wyszła, żeby ją sprawdzić, więc wiecie. Dobra, co my tu mamy? Mamy sporo emeraldów, rough emeraldów i tumbled emeralds. Czy ktoś używa... emeraldów. Ty używasz Facet Emerald. Ty nie... Chwila. Kto używa? Rubella używa. Nora używa. Ty nic nie używasz, więc w sumie, kurczę, kusi mnie, żeby zrobić jedną rzecz. Tu, tu i tu. I skraftować. Dlaczego wybrałem tego? To od tego już się nie dowiemy, ale... To jak się robiło? Okej, okay, pomyliłem. To jest turmalin, a powinien dać szafir. Dobra. Rough diamond. Może być. I teraz zobaczymy, czy jeżeli...
Dobra, zobaczymy tak. Cofniemy się i teraz kto? Ty masz Rough Diamond i usuniemy ci go. Tylko po to, Robercie, żeby mieć 3 i zrobić Tumbled Diamond. Tumbled Diamond skraftowany, okej. Okay. Może być. I teraz dostaniesz tego diamencika. Increase casting speed by 6%. Dobra, to ci się przyda, bo ty masz dość wolny czas spelowania. A ty masz 20% życia więcej. Aha, bo ci wymieniłem miejscami. Dobra, już pamiętam, co tobie zrobiłem. Auroro, droga. I cóż, będziemy au! Serio, nie mogę tego aż tak dotykać. To jest troszeczkę... A, bo to jest lawa. No właśnie. A ja dotykam lawy. Przecież nie jesteśmy odporni na lawę. Boję się nawet... Nie, jak tu stanę, to wszystko jest okej. Okay. I dobra, ruszamy dalej. I pewnie teraz przyjdzie nam zejść w dół, żeby... Trochę pozbieram życia. Wybaczcie mi za to. Minąłem jakąś tam... Jedną kropeczkę, 7 życia. Dobra, to nie była aż taka mała kropeczka. Powoli zaczynamy widzieć chyba bossa. I troszeczkę mnie on przeraża. Jeżeli design tej postaci będzie bardzo przerażający, to wow, to podziwiam twórców, że udało im się stworzyć przerażającą postać. I tam chyba wiem, gdzie byśmy poszli. Idziemy w dół, tak? Tu jest serce, gdzieś tam musiały być też płuca. Czyli gdzieś też musi być inne części ciała. Ale okej. Okay. Wow! Confession! Dawno nie widzieliśmy Confession. Który to jest? To jest Confession... Raz, dwa, trzy... To jest 8, czyli to jest ten. O lustrach, moi drodzy. I Rzymie. Szczególnie, że przypominam wam, że niedawno spotkaliśmy... Norę, która została wepchnięta tutaj przez ich macochę, że tak powiem, czy też przez nową królową, która teraz jest ich macochą, więc w sumie się by zgadzało. Anyway, została wepchnięta tak jakby przez lustro do Lemurii, więc tu może być coś, jakaś ciekawa informacja zawarta, ale zobaczmy. The mineral trove opened, the search began all these years, and the answer is laid plain. It was not hidden in the archives of Spain. The secret of Rome is far more than one. All they left behind at the fall on the run for Lemuria. We now must reclaim. The explorers within their kingdom vain, a prize dropped in ruins, lost from the sun. The future bright first followed the starry night, professors. Balthazar's manuscript holds a clue if read under Erin's right. But will it close the rift, one word unite? Time fades to evening, still closer shadows drift. Who makes the right? Not me, you, my child of light. To jest tak jakby skierowane do nas, to wyznanie. I nie to, żeby coś, ale... To wygląda w taki sposób, jakby Lemuria była w jakiś sposób powiązana z prawdziwym światem. Defense Stardust. No, o wilku mowa. Wiecie, dla kogo on idzie. Dla Roberta, który... dobra, ma więcej tego defensa od takiego Fina, tylko że Robert obecnie nam się przydaje bardziej niż Fin. Dlatego... Sorry, Finn, ale to idzie dla Roberta. Dałem myszy upgrade życia, no po prostu ja już tutaj szaleję. Ukryte drzwi, moi drodzy. I przeciwnik, którego zaskoczymy. I przejdziemy przez te drzwi i prawdopodobnie skończymy odcinek. Akt. Zmienimy cię. Aha. No to musimy zrobić party. I zmienimy cię na Fina. Tak. Ciebie zmienimy na Fina, ponieważ Fin może użyć Monsuna na tym tutaj naszym ognistym pajączku, co raczej bardziej nam się przyda niż strzały, które no zadadzą jakieś tam obrażenia, ale wiadomo, to nie będzie to samo. Burning Touch. Dobrze, że na Fina, a nie na Aurorę. I cóż... Jednego przeciwnika już się pozbyliśmy.
Teraz ty. Wildfire na ciebie nie działał. Chyba Lightning Strike nam pozostaje na ciebie. I uda się? Uda mu się, nam się przerwać jego kastowanie. Lightning Strike coś ci zrobi? 46. Byłeś po prostu na dokończenie przez cokolwiek. I Robert otrzymał level. Wow, ale idzie szybko nam progresowanie tej postaci. Ale okej. I słuchajcie, będziemy kończyć ten odcinek. Wiem, że troszeczkę wcześniej, ale jeden z odcinków był ostatnio troszeczkę dłuższy też. Ale nie martwcie się, jeszcze na pewno dzisiaj nagram kilka odcinków Child of Light, bo po prostu mam chęć na tą grę. Jak zwykle zresztą. Jak mam chęć na jakąś grę, to po prostu nagrywam więcej odcinków. Plus wciąga mnie ta historia. Trzeba powiedzieć, że historia Child of Light jest naprawdę fajna i dobrze poprowadzona. Dlatego w tym miejscu, moi drodzy, skończymy ten odcinek. Ja się jeszcze pobawię włosami Aurory. Wow, co ten Ubi Art mi pozwala robić. Ale okej, słuchajcie. W tym miejscu będziemy kończyć nasz odcinek. Jeżeli wam się podobał, to oceńcie ten film. Albo inaczej powinienem powiedzieć. Jeżeli chcecie, to oceniajcie. Jeżeli nie chcecie, to nie oceniajcie. Ale jeżeli już ocenicie, to fajnie by było usłyszeć od was jakiś komentarz odnośnie swojej oceny. I ogólnie fajnie by było usłyszeć jakieś komentarze, czy też porady, nawet odnośnie gry. Tylko proszę bez spoilerów. W komentarzach pod tym wideo. I ogólnie w komentarzach pod każdym wideo. I słuchajcie, jeżeli macie jakieś sugestie co do tej serii, piszcie je również w komentarzach, a jak na razie dzięki wam za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia wkrótce. Cześć!